projekt, który był przygotowany przed laty, jak również to rozszerzenie, które to już było przygotowane w ostatnim roku, zakłada takie elementy zmiany w technologii pracy oczyszczalni, które powodują zmniejszenie tej uciążliwości. Ta instalacja suszarni, ponieważ 100% osadu będzie suszone, wyeliminuje nam dotychczasową technologię polegającą na tym, że uwodnione osady były składowane, no, nie do końca uwodnione osady, bo uwodnione były tam około 20% suchej masy miały, więc one były składowane na poletkach i tam poddawane były tak zwanemu procesowi stabilizacji i potem wykorzystywane rolniczo. Ale to wymagało, że przez jakiś czas one musiały tam zalegać, musiały być przerzucane z miejsca na miejsce i sądziliśmy, że między nimi to jest istotne źródło tych nieprzyjemnych zapachów. Wobec tego to źródło całkowicie zniknie w wyniku tej instalacji. Czyli jedno źródło tych odorów nam zniknie. W ramach tego rozszerzenia ten kontrakt, który w tej chwili rozstrzygnęliśmy i wykonawca lada dzień wejdzie na budowę, ma być zakończony do końca maja, przewiduje kolejne działania związane z deodoryzacją. Mianowicie będzie przebudowa instalacji, wymiana urządzeń w komorze krat z hermetyzacją, deodoryzacją ciągłego powietrza. Na tej komorze krat po prostu będzie zainstalowany biofiltr, który wobec tego te nieprzyjemne zapachy, które powstają w tym obiekcie, nie będą emitowane na zewnątrz. Również będzie nowo wybudowany piaskownik i na tym piaskowniku również on będzie przykryty i w tej chwili mamy piaskowniki odkryte. Cała instalacja, całe oczyszczanie jest w technologii odkrytej. Natomiast tutaj będzie piaskownik zakryty i również te zapachy, które tam będą emitowane, również będą przejmowane przez biofiltr wobec tego. Także to są te działania, które inwestycyjne, które dotychczas spółka planowała i one dopiero, te efekty dopiero przyjdą, bo instalacja suszarni jest dopiero dzisiaj oddana, a to o tym mówimy, że do końca maja powinno być gotowe. Natomiast rzeczywiście lato tego roku było intensywne, gorące i niezwykle sprzyjające warunki do rozchodzenia się tych nieprzyjemnych zapachów i przechodzenia przepływu na teren miasta, to były niezwykle korzystne. Takie korzystne warunki to są wysoka temperatura, powyżej 30 stopni, a mieliśmy tych dni tego lata bardzo dużo, połączone z niskim ciśnieniem. Dlatego no, chcielibyśmy z tego tytułu mieszkańców przeprosić za te uciążliwości, które były tego lata, spowodowane z jednej strony tymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, z drugiej strony no, pracą oczyszczalni, która no, jest zbudowana w takiej technologii, no i niestety te zapachy tam powstają. Te interwencje, które były, no, były dla nas no, mocno uciążliwe i odbieraliśmy je tu z pełną wrażliwością. Ponadto oczywiście trafiały też do organów kontrolnych i Wojewódzki Inspektor Nadzoru Ochrony Środowiska wysyłał kontrolę za każdym razem. Takie kontrole w ciągu tego lata odbyły się trzykrotnie. Oczywiście te kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości w pracy w oczyszczalni, tylko za każdym razem potwierdzały prawidłową pracę oczyszczalni i tyle te kontrole mogły zrealizować. Dlatego, że w polskim prawie sprawa zapachów, odorów nie jest uregulowana i nie jest znormowana. Wobec tego tego rodzaju tylko taka działalność kontrolna może przynieść takie efekty. Natomiast znając tą uciążliwość i wiedząc, bo stykaliśmy się z wieloma interwencjami i wiele rozmów przeprowadziliśmy, ponadto te rozmowy zostały też sformalizowane w jakiś sposób, bo wystąpiły do nas zarządy wspólnot osiedla Binków. Już na początku lipca takie spotkanie z mieszkańcami, z przedstawicielami mieszkańców się odbyło. W miesiącu sierpniu, kiedy podjęliśmy doraźne działania związane z przeciwdziałaniem tych nieprzyjemnych zapachów, odbyło się na oczyszczalni. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie w październiku. To spotkanie
W przyszłym tygodniu jesteśmy umówieni na 2 października, będziemy to spotkanie kontynuować. Co dały nam te spotkania, te rozmowy, te interwencje? Mianowicie, przede wszystkim z wyprzedzeniem, nie wiedząc, że takie gorące lato będzie, zleciliśmy badania specjalistycznej firmie, że po raz pierwszy nam zbadała emisję, z jakich źródeł są emitowane odory na ten oczyszczalni, w jakim stopniu, w jakim stężeniu, jaki jest zakres oddziaływania na teren wokół oczyszczalni. Takie badania w lipcu, w końcu lipca zostały wykonane. W oparciu o te badania podjęliśmy szereg doraźnych działań, które naszym zdaniem ograniczyły uciążliwość tych nieprzyjemnych zapachów. Natomiast to gorące lato, które dopiero się kończy, bo w zasadzie zgodnie z kalendarzem to lato gorące nam się skończyło, no niestety we wrześniu jeszcze mimo tych podjęcia doraźnych działań pokazało, że one nie są do końca wystarczające i my te działania wciąż intensyfikowaliśmy, czyli zastawiliśmy tam maty żelowe, których te maty żelowe specjalistyczna firma Bioalcus z Warszawy nam sprowadzała z Francji. Ilość tych mat systematycznie zwiększaliśmy, jak również sprowadziliśmy ze Stanów, tak, też poprzez tą firmę zamgławiacze. To są takie rodzaje armatek, które rozpylają wodę z dodatkiem preparatu antyodorowego. Pierwotnie 2, no w tej chwili już mamy 3 i 4 jest jeszcze w drodze, bo 4 też zamówiliśmy. I no, te działania doraźne, jak się okazało, one przy wyjątkowo niekorzystnych warunkach, znaczy również nie do końca są skuteczne. One zmieniają zapach, ale ta uciążliwość w jakimś stopniu pozostaje. Także są to kosztowne działania i no, możemy je w dalszym ciągu zwiększać. I taki mamy zamiar, żeby te działania doraźne zwiększać i szukać nawet niekonwencjonalnych metod. I taką jedną niekonwencjonalną metodę, którą w ostatnim tygodniu przetestowaliśmy, to jest wykorzystanie armatek śnieżnych ze stoku narciarskiego. Sprawdziliśmy i to jest możliwe, żeby takie armatki wykorzystywać i w tej chwili testujemy w dalszym ciągu te urządzenia, które są do dyspozycji stoku narciarskiego i w następnym sezonie prawdopodobnie będziemy to w większym zakresie wykorzystywać. Ale żeby skutecznie to podjąć działania takie, które dadzą nadzieję na to, że w sposób skuteczny uda nam się pokonać ten problem, zarząd podjął działania takie, że wystąpił do Rady Nadzorczej o zmianę planu inwestycyjnego, o korektę jeszcze na ten rok w zakresie wykonania dokumentacji technicznej przykrycia 2 otwartych basenów fermentacyjnych, w skrócie OBF-ów. I to są takie działania, to jest takie działanie, do którego żeśmy tutaj na poparciu o badania, w oparciu o analizę tego zjawiska doszli do wniosku, że to jest jedyne skuteczne działanie, które może ten problem nam wyeliminować. W sposób skuteczny ta uciążliwość może zniknąć. Są to 2 największe źródła, są to baseny o średnicy 40 metrów, w którym osad jest zbierany, fermentowany, potem przekazywany do dalszej obróbki, do tej instalacji, o której tutaj mówiliśmy wcześniej. No i niestety ta emisja i stężenie tych odorów w tych obiektach, które są dodatkowo wyniesione nieco do góry ponad innymi obiektami, ona jest najbardziej dotkliwa. Wobec tego to najbardziej dotkliwe źródło emisji odorów postanowiliśmy podjąć próbę zadaszenia, jak i zebrania tych gazów i też poprzez biofiltry, poprzez takie urządzenia, które te gazy zneutralizują, aby nie dostawały się do atmosfery. W tej chwili jest w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej naszej firmy, złożyliśmy wniosek do Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta skierował pod obrady Rady Miejskiej. Jutro odbędą się obrady Rady Miejskiej.
gdzie jeżeli radni zaakceptują nam ten wniosek, to niezwłocznie, dlatego ten wniosek jest postawiony w miesiącu wrześniu, po to, żeby niezwłocznie przystąpić do tej dokumentacji, wykonania dokumentacji. Być może, i to jest wyścig z czasem, być może zdążymy przed następnym sezonem. Tego dokładnie nie wiemy, bo chcemy ten proces inwestycyjny uruchomić, ale terminu zakończenia inwestycji nie znamy. Także mamy rozpoznanie co do wielu działań doraźnych, które możemy podejmować i je intensyfikować na wiele sposobów, ale również mamy zamysł docelowego rozwiązania problemu poprzez działania inwestycyjne i taki wniosek jutro będzie, jeżeli radni Rady Miejskiej zaakceptują, bo Rada Miejska akceptuje zawsze plan inwestycyjny spółki Wodkan, to wówczas przystąpimy do działania. Tutaj podjęliśmy pewne działania doraźne, które się wspomniał, doraźne, ale również jakby systemowe. W związku z tym został w spółce utworzony zespół specjalny do przeciwdziałania, czyli do zmniejszenia uciążliwości oddziaływania oczyszczalni na otoczenie. Nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Łódzką. Jesteśmy po pierwszych rozmowach. Przedstawiciele Politechniki Wydziału Inżynierii będą u nas na początku października, gdzie będziemy rozmawiali i pragnęli stworzyć jakby kompleksowy program, który umożliwi nam ocenę, wezwała w wypracowanie audytu oddziaływania na środowisko naszej oczyszczalni. Nawiązaliśmy również kontakt z przedsiębiorstwem Aquanet w Poznaniu. Jest to wielka firma wodociągowa z olbrzymim doświadczeniem w tej dziedzinie, ponieważ oni takie działania prowadzą już od lat ponad 4, gdzie taki owy zespół również działa. Pierwsze działania związane ze zmniejszaniem odorów od uciążliwości powzięli nawet w roku 2001, więc chciałbym tylko na podstawie tego potwierdzić czy powiedzieć, utwierdzić Państwa, że działania, które powzięliśmy, to nie jest koniec drogi, to jest dopiero początek. Ten początek tej drogi to niewątpliwie będą działania, które będą następowały systematycznie w ciągu kilku najbliższych lat. To nie jest proces prosty. Pragnę tylko powiedzieć, że nawet czasami usunięcie 90% substancji ilościowo tych złowonnych może się okazać, że nie przyniesie żadnego efektu, jeżeli właściwie nie dobierze się tych odpowiednich biofiltrów. I stąd jest potrzebna ta współpraca z instytucjami, które takową wiedzę i odpowiednie pomiary mogą przedstawić. Stąd te nasze działania, które powzięliśmy, są działaniami na pewno podstawowymi, które musimy wykonać, bo tak jak szef potwierdził, OBF-y są kluczowym obiektem, jeśli chodzi o oddziaływanie odorowe. Na moment ten moment to stwierdziliśmy, natomiast dalsze działania to będzie już wypracowane, spokojne podejście do sprawy, żebyśmy mogli te działania wykonać efektywnie. Na pewno nie jest tak, że te tematy chowamy gdzieś pod dywan, bo nie da się schować tego pod dywan po prostu. Natomiast my jesteśmy spółką miejską, komunalną, w 100% własnością naszej spółki jest samorząd miasta i działamy w sposób taki, który jest otwarty i przejrzysty dla mieszkańców naszego miasta i działamy w porozumieniu z mieszkańcami miasta. Między innymi te działania, o których mówiliśmy, będziemy chcieli prowadzić w konsultacji też stałej, zarówno chcemy stworzyć taki społeczny zespół konsultacyjno-informacyjny, do którego chcemy zaprosić przedstawiciela miasta, przedstawiciela gminy, bo ta uciążliwość też dotyka gminy Bełchatów, jak również przedstawicieli wspólnot z osiedla Binków, tak żeby mieli cały czas informacje o podejmowanych przez nas działaniach w tym zakresie. Pierwsze to jest realizacja programu realizowanego przez spółkę przy wsparciu środków unijnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia pod tytułem Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjne na terenie miasta Bełchatowa, który został podpisany przez spółkę w 2009 roku, w 2010, przepraszam, i brutto opiewał na kwotę 153 076 500 zł. Z tego dofinansowanie miało osiągnąć 72 210 158 zł.
w trakcie realizacji zostało wykonane już 8 zadań. Pierwotnie przewidziany był na 9 zadań. Te 8 zadań zostało wykonanych do roku 2012. Przez ostatnie 2 lata realizowaliśmy 9. ostatnie zadanie pod nazwą kontakt numer 9, budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczanie ścieków. I mamy informację dla Państwa, dla opinii publicznej, dla mieszkańców, że w dniu dzisiejszym ten kontrakt został zrealizowany. To znaczy, że została nam przekazana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie i tym samym ten kontrakt został zakończony. W trakcie realizacji osiągnęliśmy oszczędności i pozwoliło to nam podpisać z Narodowym Funduszem Ochrony Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do tego projektu, który rozszerzał nam kontrakt na 4 dodatkowe zadania przy nieprzekraczaniu tych kwot, które były pierwotnie podpisane, dlatego jak powiedziałem, że osiągnęliśmy oszczędności. W ramach tych zadań kolejnych, już w ramach podpisanego anektu, tych 4 zadań, w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji 2 zadań. Te umowy zostały, przetargi zostały rozstrzygnięte w miesiącu czerwcu. Jest to budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej i tu wykonawcą, to jest kontrakt 11, wykonawcą tego jest SANEL. Również kontrakt numer 13, budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej w osiedlu Ludwików 2 w Bełchatowie, etap 3, też zostało to rozstrzygnięte i wykonawca jest na budowie, budowa jest w trakcie realizacji i wykonawcą jest tu Skanska. Natomiast również rozstrzygnięty został przetarg na kontrakt numer 10 dotyczący modernizacji węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków i tu wykonawcą jest AWBUD. Umowa będzie podpisana lada moment, także tutaj na tym kontrakcie również i to jest z tego rozszerzenia jest to największy kontrakt, bo na kwotę ponad 12 milionów brutto. Pozostał nam jeszcze do rozstrzygnięcia jeden przetarg, także jesteśmy rzeczywiście na końcowym etapie realizacji całego projektu i tu lada dzień ten ostatni przetarg już na niewielką kwotę, dotyczy to prac elektrycznych też na oczyszczalni ścieków, więc on lada dzień będzie ogłoszony. Koniec kontraktu jest przewidziany wszystkich robót do końca maja, rozliczenie do końca czerwca i tu jesteśmy optymistami co do przy takim zaawansowaniu, który tutaj na dzień dzisiejszy wygląda, co do realizacji wszystkich zadań w ramach projektu. Kilka słów jeszcze na temat realizacji tego pierwszego projektu, który dzisiaj, tego kontraktu 9, który kończymy, gdyż tutaj jest to istotny projekt, jest to największe zadanie z całego projektu, na kwotę brutto 31 584 555 zł. I tutaj możemy właśnie pokazać kilka slajdów z tej inwestycji. Także proszę bardzo, tutaj rzućmy to i pokażmy Państwu, jaka to jest skala przedsięwzięcia i jak dochodziliśmy do tej inwestycji. Jest to bardzo nowatorski projekt związany z suszeniem osadów, wykorzystujący energię słoneczną, gdyż tutaj odsuszenie odbywa się w 4 halach o długości 120 metrów każda. Także to jest spory obiekt. Wraz z dodatkowym zasilaniem cieplnym, wykorzystującym energię z osadników zdolnych, ze ścieków oczyszczonych. Dolne źródło dla pompy ciepła korzysta z energii w ściekach oczyszczonych.
Projekt ten miał między innymi za zadanie dostosowanie do działalności suszarni, działalności oczyszczalni do przepisów unijnych, które od 2016 roku będą zaostrzone co do tej działalności osadowej i przewiduje 100% wysuszenie całego osadu, który powstaje w wyniku suszenia, w wyniku działalności oczyszczalni. Do 65% suchej masy i całkowitą potem utylizację poprzez spalanie. Tak wygląda założenie.